Dobry wieczór Państwu. Witam wszystkich w kawiarence Piosenka o porcelanie w dworze Miłosza i witam bardzo gorąco naszego gościa, profesor Włodzimierz Bolecki jest z nami. Witamy bardzo serdecznie. Temat naszego wieczoru i powód, dla którego się spotykamy, to twórczość Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. My żeśmy z Włodzimierzem Boleckim wczoraj już mieli pierwszą debatę w Muzeum Pamięci Sybiru, w takiej prowadzonej przeze mnie pracowni doświadczeń granicznych Dusza Sybiru. I ta nasza rozmowa dotyczyła przede wszystkim innego świata Herlinga-Grudzińskiego. Takie krytyczne, wspaniałe wydanie tej księgi ukazało się 2 lata temu w dziełach zebranych Herlinga-Grudzińskiego pod redakcją Włodzimierza Boleckiego, ale chcę tylko powiedzieć, że przy tej okazji, przy tej debacie okazało się, jak bardzo współczesny, aktualny jest dzisiaj Herling-Grudziński, więc chyba nie ma przypadku w tym, że do niego powracamy, nie tylko do innego świata, ale do całej twórczości Herlinga-Grudzińskiego, zwłaszcza wobec tego, co się dzieje dzisiaj w Ukrainie i w tym świecie wiele myśli, a przede wszystkim postawa Herlinga wydaje się dzisiaj warta odczytania i warta pochylenia. Włodzimierz Bolecki od bardzo wielu lat zajmuje się twórczością Herlinga-Grudzińskiego. Tak jak zresztą innymi pisarzami nam tutaj na pograniczu bliskimi, na przykład Józefem Mackiewiczem, myślę, że ta twoja książka Ptasznik z Wilna to było pierwsze, kiedy żeśmy się spotkali, prawda? Kiedy przybyłeś tutaj na nasze pogranicze wtedy, ale też literaturą dwudziestolecia międzywojennego, Witkacym, Szulcem, innymi pisarzami tego kręgu. Ale rzeczywiście od bardzo wielu lat Włodzimierz Bolecki, profesor Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, wiceprzewodniczący Fundacji Nauki Polskiej, zajmuje się Gustawem Herlingiem Grudzińskim. Od książki z 1991 roku Ciemny staw, pierwszej potem była książka Inny świat Herlinga-Grudzińskiego, Ciemna miłość, zebrane szkice wokół twórczości Herlinga-Grudzińskiego, a także bardzo ważne 2 tomy rozmów, pierwszy w Dragonei, potem w Neapolu z Gustawem Herlingiem-Grudzińskim, które są bodaj najlepszym komentarzem, ta rozmowa rzeka, najlepszym komentarzem do jego dzieła. Także bardzo cieszę się, że jesteś z nami, Włodku, tutaj. To nasze spotkanie będzie miało formę wykładu na początek, a potem będziemy mieli czas na wspólną rozmowę. Bardzo cię proszę. Dziękuję bardzo. Bardzo serdecznie Państwa witam. Dziękuję za przyjście. Czy mogę prosić o włączenie? Będę Państwu pokazywał od czasu do czasu różne obrazki, ale głównie będę mówił, bo trochę obrazki przeszkadzają w oglądaniu. Mam mówić o pisarzu, o Gustawie Herlingu-Grudzińskim, który na Zachodzie znany jest jako Gustaw Herling i przede wszystkim o jego najsławniejszej książce Inny świat. Dlaczego właśnie o tej książce mówimy i dlaczego ona jest taką książką, która
no, można powiedzieć, rzeczywiście jest bardzo dobrze znana na świecie. Ponieważ to, co mówię, będzie, ma być tłumaczone, to ja będę przerywał, tak, nie wiem, gdzie jest. A, na ucho. Super. Dobrze. Gdybym mówił coś za szybko albo niewyraźnie, to proszę mi powiedzieć, dobrze? Otóż, proszę Państwa, to jest chyba jedyna książka w dziejach literatury w ogóle światowej, której autor, gdy była odsłaniana tablica na domu we Włoszech, w którym mieszkał i na której zostało napisane, że był autorem Innego Świata, na odsłonięcie tej tablicy przyjechało 3 prezydentów państw. Ja nie znam takiego przypadku, żeby 3 prezydentów pofatygowało się, żeby wziąć udział w tego rodzaju uroczystości. A był tam prezydent Włoch, prezydent Niemiec i prezydent Polski. Dla wszystkich 3 ten autor i ta książka była rozpoznawalna. O, teraz dobrze. Ich przyjazd, no, był rzeczywiście wydarzeniem bardzo symbolicznym, ale przede wszystkim był informacją o tym, jak ta książka jest ważna i znana w kręgach, no, dalekich od literatury. Tym bardziej to było ciekawe, że biografie tych 3 prezydentów, oczywiście one nie miały wpływu na ich role polityczne, ale biografie tych 3 prezydentów były całkowicie różne od siebie, no i także od biografii autora, a mianowicie prezydent Włoch był w młodości, no i też właśnie przez całe swoje dojrzałe życie członkiem Komunistycznej Partii Włoch. Prezydent Niemiec to był pastorem, mówię o prezydencie Gałku, natomiast prezydent Polski, ówcześnie Bronisław Komorowski, miał ze sobą w swojej, jeśli tak mogę powiedzieć, biografii rozdział Solidarności. I tych ludzi połączyła ta książka, chęć uczestniczenia w tego rodzaju wydarzeniu we Włoszech, w Neapolu, gdzie Herling mieszkał w latach 1955, właściwie 56-2000, gdzie umarł. Najpierw przedstawię Państwu autora, mówiąc, kim był, skąd się wywodził, bo to jest w humanistyce jest zawsze ważny związek człowieka, jego życia i dzieła. Od tego nie unikniemy. Więc Gustaw Herling Grudziński urodził się w Kielcach, właściwie w okolicach Kielc, tu jest zaznaczone województwo kieleckie, przedwojenne, na przedwojennej mapie Polski. I urodził się w rodzinie żydowskiej. Jego rodzice byli Żydami, należeli do bardzo licznej grupy polskich Żydów, którzy się przez wieki asymilowali. Ta asymilacja polegała na tym, że mniej więcej od XVIII wieku coraz więcej Żydów na, wówczas to był teren Imperium Rosyjskiego, wchodziło w zawody, które pozwalały im
uczestniczyć w życiu społeczeństwa polskiego. I chociaż ojciec i matka, zaraz pokażę, bo mamy takie zdjęcie, o proszę bardzo, chociaż rodzice byli Żydami, to rodzina już była spolonizowana, ześwięcona. Nie miała związku z religią żydowską. Ojciec był handlowcem, ziemianinem, właścicielem młyna, czyli w gruncie rzeczy funkcjonował już w takich zawodach, które były typowe dla Polaków. To jest pierwsze zdjęcie tej rodziny. Na zdjęciu widzimy ojca Jakuba Józefa Herlinga. Ta młoda osoba po lewej stronie to jest kuzynka, ale dwoje dzieci, których widzimy, to jest rodzeństwo Herlinga. I warto powiedzieć, że on miał czworo dzieci, znaczy czworo rodzeństwa. Sam był najmłodszym. Najmłodszym z rodzeństwa. Ważne jest to dla charakterystyki tej rodziny, że mimo, że nie uczestniczyła w życiu gminy żydowskiej, to jednak dzieci, jak się rodziły, otrzymywały imiona żydowskie i miały w dokumentach wpisywane, że są wyznania mojżeszowego. Herling, jak powiedziałem, był najmłodszym z tego rodzeństwa. Urodził się 19 maja 2019 roku, więc mówimy, że był, że należał właściwie do pierwszego pokolenia niepodległej Polski i on też tak siebie rozpoznawał. Bardzo szybko po właściwie pierwszych latach, kiedy on i jego rodzeństwo uczęszczali do takich elementarnych szkół żydowskich, bardzo szybko rodzice przenieśli go do liceum, do gimnazjum polskiego. No i Gustaw został właściwie jednym z najlepszych uczniów w klasie. Okazało się, że jest znakomitym, można powiedzieć, autorem wypracowań. Pisał bardzo piękne wypracowania, wspaniale władał językiem polskim i jako młody człowiek, bo miał wtedy 16 lat, zadebiutował w piśmie młodzieży, w takim ogólnopolskim piśmie młodzieży szkolnej, gdzie opisał swój region. To też było ciekawe, że mając możliwość napisania czegoś, on opisywał jakby swoje korzenie rodzinne, swój najbliższy kraj, z pełną fascynacją dla jego specyfiki, kultury i już wtedy dał się poznać jako człowiek, który mimo swoich etnicznych korzeni żydowskich czuje się w pełni Polakiem. Tutaj jest zdjęcie, mówiłem Państwu, że jego ojciec był właścicielem młyna, to jest ten młyn. I może jeszcze powiem jedną rzecz, że ja tak oczywiście referuję, tak jakby to było wszystko powszechnie dostępne i znane, ale faktycznie to jest tak, że biografia Herlinga wymaga bardzo wielu szczegółowych poszukiwań
I właśnie do końca, do dzisiaj wiele rzeczy jest niepewnych, niejasnych. Ja je razem z kilkorgiem osób, które się zajmują twórczością Herlinga, rekonstruujemy z takich bardzo rozproszonych informacji. To jest na przykład jedyny ślad, pocztówka z tekstem polskim, adresowanym tam do jakiejś firmy, podpisana przez jego ojca. Przez lata trwał spór, czy ojciec w ogóle umiał pisać, czy był też analfabetą. No i nagle się udało znaleźć taką pocztówkę, która świadczy o tym, że nie tylko nie był analfabetą, ale bardzo ładnie potrafił pisać. Tu jest ten młyn, ta posiadłość rodzinna, z której rodzina się utrzymywała. Notabene była to rodzina bogatych Żydów. Oni bardzo dobrze byli sytuowani właśnie dzięki temu przedsiębiorstwu, który prowadził ojciec. Pokazuję to, ponieważ cała późniejsza twórczość Gustawa Herlinga jest związana z pamięcią, z powrotem do korzeni, z poszukiwaniem czegoś, co utracił, a zaraz powiem o tym, co i kiedy utracił. To jest z kolei ten sam młyn już, tamte zdjęcia były przedwojenne, to jest zdjęcie powojenne z roku 2009. Ja jeszcze widziałem ten młyn w takim stanie. Ten młyn został w 2010 roku kupiony i na jego miejscu postawiono hotel. Tutaj ta pani to jest córka Gustawa Herlinga. O, i tak wygląda dzisiaj to miejsce. Nie ma domu rodzinnego. Na szczęście ten hotel, który ma nazwę Stary Młyn, ma też informację o tym, że kiedyś ten teren, czy na tym terenie urodził się Gustaw Herling Grudziński. I teraz przyspieszę. To są zdjęcia starych Kielc, w których Herling mieszkał, chodził do szkoły. Otóż on w roku 1937 zdał maturę, przeniósł się do Warszawy, zaczął studiować na Uniwersytecie Warszawskim. Dwa lata później, w 1939 roku, wybucha wojna. Ma 20 lat. Wojna wybucha 1 września, w końcu września, na początku października. On przystępuje do jednej z pierwszych, może nawet pierwszej organizacji niepodległościowych, których celem była walka z Niemcami. I ponieważ w połowie września wojska sowieckie wchodzą do Polski, praktycznie wojna dla Polski się kończy, Gustaw Herling jest wysłany przez swoją organizację na zachód, ale przez ówczesne wschodnie tereny, miał przez Litwę przedostać się do Skandynawii, ze Skandynawii do Francji i otrzymał zadanie opowiedzenia o tym, co się dzieje w Polsce. Z różnych względów nie udało mu się zrealizować tego celu. Pojechał do Lwowa, już zajętego przez wojska sowieckie. Kiedy zaczęło się nim interesować NKWD, wrócił w kierunku północnym i zatrzymał się w Grodnie. I kiedy w Grodnie razem z przyjaciółmi, bo on tam był
z grupą przyjaciół z Warszawy próbował przedostać się dalej, został aresztowany przez NKWD. I tu w pewnym sensie zaczyna się historia tej książki, o której będę Państwu mówił. Najpierw Gustaw Herling znalazł się w więzieniach w Grodnie, w Witebsku i w Wołogdzie. Następnie podczas procesu, znaczy właśnie podczas przesłuchania, bo tego procesu żadnego nie było, NKWD skazało go na 5 lat łagru. Został oskarżony o dwie rzeczy. Po pierwsze, że jego nazwisko, Herling, czyli po rosyjsku Gerling, wskazuje na to, że jest Niemcem, zatem musi być szpiegiem niemieckim. Drugi powód to to, że przekroczył nielegalnie granicę pomiędzy Niemcami a Związkiem Sowieckim. Jak wiemy, to wszystko nie miało żadnego znaczenia, to były preteksty i Herling wylądował w obozie w oblasti archangielskiej w Wiercewie. Zazwyczaj mówi się w ten sposób, to jest tablica na jego domu w Kielcach, zazwyczaj mówi się, ja sam nawet tak pisałem, że obóz znajdował się koło Archangielska. No ale jak zacząłem to analizować, mapę, to się okazało, że no owszem, to była oblast Archangielska, ale odległość od Archangielska do Jercewa to jest jakieś 700 kilometrów. Więc tak to wyglądało. No mimo, że oczywiście ta informacja, że tam w tej oblasti archangielskiej znajdował się ten obóz. To są jego dwoje rodzeństwa, najstarsza siostra i brat Maurycy. To jest też brat Maurycy i tu są zdjęcia jeszcze z późniejszego okresu. Dobrze, ale ponieważ mam mówić o innym świecie, to ja tutaj te zdjęcia dotyczące rodziny przerywam i wyświetlę, spróbuję wyświetlać zdjęcia. Uciekła mi to, ale nie szkodzi, to zaczniemy od początku. Właśnie, Inny świat. Inny świat ma podtytuł Zapiski sowieckie. W jaki sposób ta książka powstała? Otóż Gustaw Herling został zwolniony z łagru, jednak nie, tak powiem, bezproblemowo, ponieważ pomiędzy rządem polskim w Londynie i rządem sowieckim podpisano umowę w 1941 roku o uwolnieniu obywateli polskich, którzy znaleźli się w więzieniach i łagrach sowieckich. Dzięki tej umowie, której celem było też utworzenie Wojska Polskiego na terenie Związku Sowieckiego, no, ponad 100 tysięcy osób zostało wypuszczonych z łagrów i wśród nich był Herling. Z tym, że NKWD, władze obozów niechętnie wypuszczały więźniów, w związku z tym Herling wraz tam z grupą współwięźniów rozpoczął głodówkę. I ponieważ głodówka, strajk w łagrze sowieckim była czymś zupełnie niezwykłym, władze nie wiedziały, co z tym robić. To był bunt
grożono wszystkim rozstrzelaniem, no ale były te przepisy prawa i zdecydowano się go wypuścić. I on został zwolniony dokładnie chyba 20 stycznia 1942 roku. Przyłączył się tam po kilku tygodniach jazdy przez Związek Sowiecki do Armii Polskiej generała Władysława Andersa i razem z tą armią, to jak powiedziałem, no w sumie oblicza się, że było, przy czym z cywilami, z rodzinami, z dziećmi, kobiety, dzieci i więźniowie, ta ogromna grupa ludzi dotarła do Iranu. No i przez z portu chyba z Krasnowodorsk to był chyba ten port. I teraz pokażę kilka zdjęć związanych jeszcze z pobytem Herlinga, bo Gustav Herling, opuszczając obóz, jak później napisał, miał poczucie, że został w sposób jakiś zupełnie niesprawiedliwy wyróżniony. Solidaryzował się z tymi, którzy zostali i jako zobowiązanie moralne przyjął prośbę swoich współwięźniów, którzy prosili go, żeby on opisał o swojej, o tym, no, czego doświadczył, o tym, jak wygląda życie w Związku Sowieckim i czym jest łagier. Więc wyjeżdżając razem z armią generała Andersa, to była, jak sam powiedział, armia więźniów, których dowódcą był więzień wypuszczony z Łubianki. Ta armia przez Bliski Wschód, Iran, Irak, Palestynę, Egipt dotarła do Włoch, wzięła udział w kampanii włoskiej, między innymi w bitwie pod Monte Cassino i następnie po zakończeniu wojny żołnierze polscy zostali zdemobilizowani i musieli podjąć decyzję, wracać do Polski czy zostać na Zachodzie. Większość z nich zdecydowała się zostać, ponieważ wiedzieli, że Polska, mimo że wojna się zakończyła, nie odzyskała niepodległości, tylko została włączona do sowieckiej strefy, jest faktycznie okupowana przez i rządzona przez Sowietów. I on wraz z grupą przyjaciół jeszcze we Włoszech założył pismo, później jak się okazało, to było najważniejsze polskie pismo emigracyjne, Kultura, której redaktorem też był ówczesny żołnierz Jerzy Giedroyć, ale Gustav Herling, który ożenił się we Włoszech, postanowił pojechać nie z redakcją Kultury do Francji, lecz do Anglii, do Londynu. To były dwie najważniejsze drogi polskich emigrantów po 1945 roku. Gustav Herling pojechał do Londynu, ponieważ wydawało mu się, i chyba miał rację, że w Londynie, w którym znajdował się rząd polski, będzie miał więcej szans na pracę. Jechał z żoną i że będzie miał większe możliwości zarabiania na życie publikacjami, dlatego że tam w tym Londynie było bardzo, bardzo duże skupisko polskich emigrantów. I tak też się stało. To jednak oznaczało, że drogi jego z Jerzym Giedroyciem i z redakcją Kultury na 8 lat całkowicie się rozeszły.
Herling w Londynie żył razem ze swoją żoną w ogromnym ubóstwie, właśnie na granicy nędzy. Wszyscy emigranci żyli bardzo biednie, nie było dla nich pracy, zresztą Anglicy potraktowali emigrantów Polaków właśnie w taki sposób kolonialny. To wynika ze wszystkich świadectw, mimo że Wojsko Polskie było wojskiem aliantów i to potężnym, chyba czwartym pod względem wielkości, jeżeli chodzi o państwo podziemne. I przez pierwsze lata, czyli rok 47, 48, 40, tak, 47-48, Gustav Herling pisze rozmaite artykuły do polskiej prasy w Londynie, a w 49 postanawia spisać to właśnie, co nazwał zapiskami sowieckimi. Drukuje najpierw poszczególne fragmenty i te fragmenty zwracają uwagę na jego talent literacki i także talent opowiadania o jego doświadczeniach w łagrze. Książka jeszcze nie była skończona, kiedy syn, bardzo młody człowiek, chyba miał, nie miał chyba jeszcze 20 lat, syn jego przyjaciół przetłumaczył fragment, jeden z tych rozdziałów na angielski i zaniósł do wydawnictwa, czy tam przekazał przez przyjaciół, do wydawnictwa angielskiego. Anglikom się tak to spodobało, że poproszono o to, żeby Herling dostarczył całą książkę, oczywiście przetłumaczoną na angielski. I to był rok 1951 i to jest taki przypadek, kiedy ta książka ukazała się najpierw po angielsku. I w roku ukazania się były dwa wydania, londyńskie, potem w Nowym Jorku i bardzo szybko rozpoczęła się jej kariera międzynarodowa. Do dzisiaj jest przetłumaczona na kilkadziesiąt języków, łącznie z językiem chińskim czy japońskim. Jest to książka uważana za no, na pewno jedną z najważniejszych, a pod względem literackim chyba najwybitniejszą książkę o sowieckich łagrach. I teraz kilka obrazków. Ja Państwu pokazuję PDF, czyli no, taką wersję elektroniczną tego wydania krytycznego, o którym mówił Krzysztof. Mam jeszcze oczywiście też różne slajdy, ale wydało mi się, że to będzie dla Państwa ciekawsze, bo niektórych materiałów w tych slajdach nie ma. To jest fragment przypisu tutaj, kiedy Herling wychodził z, kiedy opuszczał łagier, to współwięźniowie czy współwięźniarki podarowały mu taką chusteczkę, którą wyhaftowaną. I on ją, tu widzimy datę, 24 grudnia 1941 rok, i on tą chusteczkę przechował. Ona się znajduje w jego archiwum. Tutaj z kolei jest też bardzo, bardzo ciekawa rzecz, mianowicie jego przyjaciel, współwięzień,
o nazwisku Iganow, Iwanow właściwie, Iwanow, napisał kartkę i poprosił o wysłanie tej kartki do jego rodziny. Z jakichś powodów Herling albo o tym zapomniał, w każdym razie tej kartki nie wysłał. I ona została w jego archiwum, udało ją się odnaleźć. I co więcej, całkiem niedawno, 3-4 lata temu, mój kolega dziennikarz odkrył, że rodzina tego Iwanowa żyje i że tą kartkę będzie można im po tych latach dostarczyć. No, jedna, przypuszczam, z tysięcy podobnych historii, ale pokazująca cały dramat i zarazem wiarygodność opisu, który Herling umieścił w swojej książce Inny Świat. Proszę Państwa, kiedy czyta się Inny Świat, to zwłaszcza ludzie, którzy tamtych czasów nie pamiętają, a ja nie pamiętam, już jestem, należę do tych młodszych, mimo że się urodziłem niedługo po wojnie, ale szczególnie dzisiejszy czytelnik, jak czytają książki wspomnieniowe o łagrach czy o wojnie, to gotowi są podejrzewać, że to jest fikcja, że to jest po prostu dobrze skonstruowana fikcja. No tak jak powstają książki dzisiaj na przykład o starożytnym Egipcie czy o czasach średniowiecza. Otóż wszystko, co jest w tej książce Herlinga, jest prawdziwe. Udało się odnaleźć, on w pewnym momencie tam wspomina, że czytał książkę Dostojewskiego, Zapiski z Miotwowo Doma. I faktycznie jest ta, te dane, które podał, są prawdziwe, to można sprawdzić. Ale ja chcę pokazać coś, co no, jest bardzo przejmujące. Mianowicie w archiwum w Wiercewie odnaleziono całkiem niedawno teczkę personalną, czyli liczno je zjęło, gdzie są zapisane informacje wszyscy więźniowie mieli to. Tak wyglądał Gustav Herling w łagrze, a zdjęcie zostało zrobione w więzieniu w Grodnie, czyli na kilka miesięcy przed wysłaniem go z transportem do Wiercewa. No i tu mamy te dokumenty NKWD dotyczące więźnia Gustava Herlinga. Wszystko, o czym on pisał, jest do zweryfikowania. Oczywiście to nie jest tak, że Gustav Herling napisał kronikę. Jak się okazało w trakcie naszych rozmów, on opisując poszczególnych więźniów, często łączył to, co się przydarzyło różnym więźniom. Zmieniał ich nazwiska, na przykład ten więzień, który podarował mu, czy który poprosił go o dostarczenie czy wysłanie do rodziny pocztówki, który faktycznie nazywał się Iwanow, w tekście jest Iganow. I zastanawialiśmy się, co z tym zrobić, czy poprawić, czy potraktować to jako błąd, ale uznaliśmy, że Gustav Herling specjalnie lekko zmienił nazwisko, żeby przypadkiem NKWD w momencie, kiedy ta książka się ukazała, nie trafiła zbyt łatwo na trop tego, no, tej rodziny, która mogłaby być no, poddana przesłuchaniom.
Więc to są materiały z Jercewa. Zaraz Państwu pokażę inne materiały, które udało się odnaleźć. Gruby plik dokumentów. Nie wszystkie są czytelne, ale dobrze. Tutaj w trakcie pobytu Gustaw w Jercewie dostawał listy od rodziny i przyjaciół. Tu mamy kilka skanów kopert do niego, prawda? Tutaj wyraźnie widać jest jego nazwisko, Gierling Grudziński, Jercewo. On to wszystko przewiózł, zachował, przewiózł do Londynu. Dzisiaj możemy zapewne nie wszystkie materiały, ale te listy przeczytać. I teraz, o, to jest ta pierwsza historia, czyli Obłaść. To jest Archangielsk. Tu jest Archangielsk, a tu jest Jercewo. Tutaj widzicie Państwo, jest blisko 700 kilometrów odległości. Pokazuję to w książce, żeby uświadomić, jakie to były przestrzenie i odległości. Tarcza Jercewa z tamtych czasów, symbol czekistów. Tak wygląda ten posiołek Jercewo. To są stare zdjęcia, które udało się wyciągnąć z archiwum istniejącego do dzisiaj. Tam jest biblioteka, jest do niej dostęp, można dużo znaleźć takich materiałów. To są domy w Jercewie, w których mieszkają potomkowie więźniów. Po upadku Związku Sowieckiego, chociaż moim zdaniem on nadal trwa, tam wystawiono tablice pamiątkowe i tutaj widzimy tablicę pamiątkową po rosyjsku i po polsku o tym pisarzu. Odsłonięta niedawno. Tu jest biblioteka w Jercewie, makieta obozu i teraz kilka zdjęć, które mają no, wielką wagę, właściwie niezwykłą. To są zdjęcia z czasów, kiedy Herling przebywał w łagrze. Pokazują właśnie tu grupę więźniów pracujących przy wyrębie lasu. Właściwie większość tych więźniów zajmowała się wyrębem lasu. Tu widzimy też to drewno, które wyrąbali tutaj. Są ci więźniowie w tutaj taka bardzo dramatyczna pamiątka. Eksponowana więźniowie na kawałku drewna napisali przesłanie do potomnych. Tak wygląda obóz Kolonia Karna z zewnątrz. I
Dobrze, i tu jest jeszcze, to jest dokument uwolnienia, czy zwolnienia Herlinga z tego więzienia, jakkolwiek on został znacznie później przygotowany, ten dokument, na podstawie oświadczenia Herlinga. Otrzymał tak zwane oświadczenie amnestyjne. Proszę Państwa, po tym wprowadzeniu chcę powiedzieć więcej teraz o tej książce. Otóż Herling, jak mówiłem, znalazł się w łagrze mając 21 lat i 10 lat, niespełna 10 lat później zaczął opisywać to, co zobaczył, to, czego doświadczył i zadawał sobie pytanie, czym jest ta rzeczywistość Związku Sowieckiego, czym jest w ogóle ta ideologia sowiecka i to, co bolszewicy czy Sowieci stworzyli. Nazwał to innym światem. Inny świat. Inny to znaczy inny od naszego. Kiedy tłumaczył po latach, co miał na myśli, powiedział, że miał w pamięci zdanie Nadjeżdy Mandelsztam, że ten system sowiecki to jest tiuremna cywilizacja. I Herling w swojej książce postanowił pokazać rzeczywistość, która została pozbawiona w sensie systemu, jakichkolwiek wartości, w której panował jeden wielki nihilizm, państwowy, ideologiczny, w sensie praktyki, system, w którym wszystko to, co było podstawą dotychczasowej cywilizacji, także cywilizacji rosyjskiej z minionych wieków, zostało przez bolszewików obrócone przeciwko ludziom. Ale fenomen tej książki polega na tym, że Herling z jednej strony, opisując tę rzeczywistość łagrową, tak jak on ją rozumiał i tak jak wiedział o niej w tym 49 i 50 roku, a nie miał jeszcze przecież tych dokumentów, nie miał tej wiedzy, którą miał 20 lat później Sołżenicyn, pokazywał, że w tym strasznym innym świecie, pozbawionym wartości, żyją ludzie, którzy starają się zachować swoją godność i którzy starają się obronić swoje człowieczeństwo. I w literaturze polskiej ta książka jest, tym się różni od innych książek, że on nie opowiada o losach Polaków. Polacy nie są bohaterami tej książki. On opisuje wszystkie narody zamknięte w łagrze, prześladowane i doświadczane przez system sowiecki. Opisuje tak samo Rosjan, Żydów, Litwinów, Ukraińców, także Niemców. Opisuje taki ten szczególny przypadek, że w łagrze siedzą komuniści niemieccy. Jest tam takie bardzo charakterystyczne zdanie, że komuniści niemieccy, którzy uciekali przed nazizmem do Związku Sowieckiego jako ojczyzny wolności i proletariatu, ostatecznie wylądowali w łagrach i tam zostali zamordowani. A niektórzy z nich, o czym
mało osób wie. Po podpisaniu traktatu Ribbentrop-Mołotow, czyli Hitler-Stalin, komuniści niemieccy pochodzenia żydowskiego byli wydawani przez NKWD z powrotem do Gestapo. Czyli Żydzi, którzy uciekli, komuniści niemieccy, Żydzi, którzy uciekli do Związku Sowieckiego, jak nastąpiło podpisanie umowy między tymi dwoma monstrami, potworami ideologicznymi, to Stalin wszystkich tych komunistów żydowskich oddał w ręce Gestapo i większość z nich zginęła, chociaż na szczęście niektórzy z nich przeżyli i jedna z autorek, jedna z takich komunistek żydowskich, pani Buber Neumann, napisała nawet książkę wspomnieniową, więc na tej podstawie wiemy, jak te dwa systemy ze sobą blisko współpracowały. Treścią książki jest z jednej strony opis tej tiuremnej cywilizacji, bardzo szczegółowy, odwołujący się do takich mechanizmów społecznych rządzących łagrem, ale z drugiej strony to jest zbiór nowel biograficznych. Gustav Herling opowiada o ludziach, których spotkał w obozie i wśród nich wielu było komunistami, niektórzy do końca życia, mimo że już umierali z głodu, nadal wierzyli w Stalina. Jego fascynowało to, co się z człowiekiem może dziać w nieludzkich warunkach. To wielkie przesłanie tej książki, mianowicie co można zrobić z człowiekiem w warunkach nieludzkich, w warunkach, w których jego człowieczeństwo zostaje całkowicie zniszczone. I opowiada Herling w tej książce o tych bardzo różnych postaciach. Jeden z ważniejszych epizodów w tej książce, rozmawialiśmy wczoraj z Krzysztofem o tym, wiąże się ze spotkaniem w łagrze takiej pani, która występuje w książce pod nazwiskiem Natalia Lwowna, i ona przynosi Herlingowi do przeczytania książkę Dostojewskiego, Wspomnienia z domu umarłych, i wręcza mu po to, żeby on zrozumiał, tak jak ona, czym jest łagier. Herling czyta tę książkę i później rozmawiają. I jest przerażony tym, że ta Rosjanka czytając książkę Dostojewskiego, dochodzi do wniosku, że cały świat jest taki, cała Rosja jest jednym więzieniem i cały świat jest taki. I nie ma żadnego innego świata. I jej to przynosi ulgę, że skoro nie ma innego świata niż ten łagrowy, no to można się z nim pogodzić. To wywołuje w Herlingu bunt. On odrzuca tę to, co słyszy od tej Rosjanki. I to w pewnym sensie tłumaczy powstanie tej książki i jej tytuł, ponieważ przesłaniem tej książki jest teza, że ludzie, którzy żyją w wolności, w wolnym świecie, nigdy w żadnych warunkach nie powinni pozwolić na to, żeby zatarto granice między tym systemem sowieckim a systemem wolnym, między tą wielką chorobą, tym systemem
morderczym, nihilistycznym, w którym panują niesłychanie piękne idee, w którym ludzie stają się ofiarami tej idei, także tracą zdolność oceny rzeczywistości. I temu jest poświęcony ostatni rozdział Innego Świata. To już jest historia, która się rozgrywa po opuszczeniu przez Herlinga Związku Sowieckiego. Faktycznie książka, czas, że tak powiem, opowieści rozgrywa się między pobytem Herlinga w więzieniu w Witebsku, czyli to jest jego pierwsze aresztowanie, pierwsze więzienie, a wyjściem armii Andersa Związku Sowieckiego. I potem jest przeskok. I nagle znajdujemy się w Rzymie w 1946 roku. Herling jest w jakimś hotelu, odnajduje go tam jego współtowarzysz, więzień, z którym zresztą on siedział w celi w Witebsku. Odnajduje go po to, żeby mu opowiedzieć swoją historię. Ta historia jest, najkrócej mówiąc, następująca. Kiedy wybucha wojna niemiecko-sowiecka w 1941 roku, NKWD zaczyna likwidować Niemców znajdujących się w Związku Sowieckim, w tym także w obozie. I NKWD miało taki szokujący do dzisiaj wszystkich sposób postępowania, że nie wystarczało im, żeby człowieka rozstrzelać, tylko jeszcze żądali, żeby on się przyznał, że popełnił jakąś niepopełnioną winę, albo żeby ktoś na niego złożył donos. I władze obozu, NKWD-ści zwracają się do tego więźnia, mówiąc mu, że on powinien złożyć donos na czterech więźniów, ponieważ to są Niemcy i że oni popełnili tam jakieś, no źle się wyrażali o Stalinie w ten sposób, a to byli komuniści. Ten więzień w pierwszej chwili się waha, ale NKWD mu mówi, że albo on zostanie rozstrzelany, albo złoży ten donos, składa donos, tych czterech ludzi zostaje za zoną rozstrzelanych, zamordowanych. I on przychodzi w Rzymie, udało mu się wyjść ze Związku Sowieckiego, przychodzi do Herlinga i mówi, słuchaj, ty byłeś w tym łagrze, ty wszystko rozumiesz, jak tam naprawdę się... Ja potrzebuję, żebyś powiedział mi tylko jedno słowo. Rozumiem. I bohater tej książki, opowiadacz, narrator Gustaw Herling-Grudziński, odwraca się do niego plecami, staje twarzą do okna, tamten przez chwilę stoi i czeka. Herling milczy, on zostawia ten zostawia pokój, wychodzi z niego i gdzieś tam znika w tłumie na ulicy. I to jest takie dodatkowe przesłanie Herlinga, który wcześniej też o tym pisał i później komentował, że być może gdyby ten do niego przyszedł zaraz po wyjściu Herlinga z Jercewa, jeszcze w Związku Sowieckim, być może Herling powiedział, tak, ja przed chwilą wyszedłem z obozu, wiem, że tam takie rzeczy się działy. Ale Herling mówi, ale ja już byłem w wolnym świecie. Już wiem, że w tym wolnym świecie istnieją rzeczywiste, prawdziwe wartości. Że miłość to jest miłość, przyjaźń to jest przyjaźń, prawda to jest prawda, lojalność to jest lojalność i ja nie mogę powiedzieć rozumiem, bo ja tego nie rozumiem. Bo to jest świat, który wymaga nie zrozumienia, ale odrzucenia, całkowitego odrzucenia. I tym milczeniem kończy się ta opowieść.
kończą się te zapiski sowieckie, pod tytuł nawiązuje do tradycji literackiej, rosyjskiej zresztą, zapiski Turgieniewa, czy Dostojewskiego, czy innych, czyli jakby notatki, jakkolwiek to nie są notatki, to są opowieści. I ta książka zaczęła żyć własnym życiem. Wydawałoby się, że w tym wolnym świecie ona stanie się taką podstawową informacją, taką jak gdyby podstawową wiedzą o świecie sowieckim, ale tymczasem okazało się, że w krajach Zachodu, poza Wielką Brytanią, Anglią, w krajach Zachodu, przede wszystkim w takich krajach jak Włochy i Niemcy, ona się nie mogła ukazać. Ponieważ w tych krajach establishment kulturalny, literacki był całkowicie komunistyczny. Komunistyczny nie w tym znaczeniu, że ci ludzie byli wszyscy członkami partii komunistycznej. Oni byli komunistami ideowymi, znaczy wierzyli w ten świat stworzony ze słów. Do dzisiaj zresztą też wierzą. Komunizm dla nich to jest świat stworzony ze słów, w którym ludzie są wolni, nie ma żadnych podziałów między innymi, ludzie są równi i cała ta fikcja, która została wytworzona przez bolszewików i przez, właściwie można powiedzieć, miliony pomocników rozpowszechniana po świecie i jest nawet, można powiedzieć, do dzisiaj rozpowszechniana. Losy tej książki we Włoszech, w której Herling zamieszkał, on się ożenił z córką, to była jego druga żona, z córką znanego filozofa włoskiego Benedetto Croce'ego. Losy tej książki były przedziwne, bo ze względu na nazwisko żony tę książkę przetłumaczono, ale nigdy się nie znalazła w księgarniach. Ona była wydana, ale nigdy się nie znalazła w księgarniach. Dopiero po 10 latach nastąpiło wznowienie i ona bardzo powoli była popularyzowana. Ale ponieważ Herling pisał o Związku Sowieckim jako dziennikarz, on pisał po włosku o Rosji, pisał o rzeczach, które znał osobiście, to komuniści włoscy uważali go za wroga Związku Sowieckiego, a zatem wroga ludzkości. I nawet jedno z pism komunistycznych zażądało, żeby Herlinga Grudzińskiego deportować z Włoch. On, tak powiem, przeszkadzał, budził, on burzył ten piękny sen komunistów włoskich o wielkiej idei ponadnarodowej, ponadklasowej, czyli wielkiej utopii komunistycznej. We Francji było jeszcze gorzej, bo książka Herlinga została przetłumaczona z wydania angielskiego już w 1957 roku. Ona się bardzo spodobała Albertowi Camus, który ją rekomendował do wydania i nagle się okazało, że nie można tej książki wydać. Czyli szefowie wydawnictwa, sławne wydawnictwo do dzisiaj istniejące, francuskie wydawnictwo Gallimard, odmówiło wydania po francusku, chociaż jeden z rozdziałów był wydrukowany i tekst był znany. I proszę sobie wyobrazić, że ta książka Herlinga we Francji ukazała się dopiero w roku
1985 do 1985 roku żadne francuskie wydawnictwo nie odważyło się wydać książki o sowieckich łagrach. Tej konkretnej. I takich historii było, można powiedzieć, wiele. Ostatnia, bardzo symboliczna, miała miejsce w roku 2000, to znaczy w roku, w którym Herling umarł. Otóż jedno z wydawnictw włoskich, to wydawnictwo, które najpierw przetłumaczyło książkę Herling Inny świat, ale go nie wydało, wydawnictwo Einaudi, poprosiło Herlinga, żeby napisał przedmowę do opowiadań Warłama Szałamowa. Herling w swoich tekstach, w swoich innych książkach bardzo często wspominał Szałamowa i mówił, że to jest najwybitniejszy autor, pisarz o łagrach. On dla niego był po prostu takim wzorem kogoś, kto jako był wzorem pisarza i wzorem człowieka. Dwoje dziennikarzy włoskich przeprowadziło rozmowę z Herlingiem. Ta rozmowa miała być właśnie tym wstępem, przedmową. I w tej rozmowie Herling zestawił system sowiecki, komunistyczny, z systemem narodowo-socjalistycznym i porównał je. Powiedział, że to są, on używa takiego określenia, to są bracia bliźniacy. To są dwa identyczne totalitaryzmy. Niemcy stworzyli krematoria, a Sowieci nie musieli tworzyć krematoriów, bo mieli na dalekiej północy łagry i to były te białe krematoria. I proszę, chociaż to się wydaje, że to jest zupełnie nieprawdopodobna historia. To jest rok 2000. Wydawnictwo włoskie odmawia opublikowania tej rozmowy, informując, że nie wolno porównywać systemu sowieckiego z systemem nazistowskim, że to jest przekroczenie wszelkich granic. Oczywiście ta przedmowa ukazała się gdzie indziej, nawet dzięki temu stała się bardzo znana, bo Herling napisał ostry komentarz, tam redaktor odpowiadał. W każdym razie znacznie więcej osób się dowiedziało o tej historii niż gdyby ta przedmowa się ukazała tylko jako wstęp do opowiadań Szałamowa. Tak więc to, co Herlingowi zdarzyło się, czyli doświadczenie młodego człowieka wrzuconego w system sowiecki komunistyczny, wydawało się, że po 1945 roku to powinna być już przeszłość. No, okazało się, że to jest coś, z czym ja cały czas do czynienia, przebywając na zachodzie Europy, i on był doskonale świadom tej niezwykłej sytuacji, właściwie można powiedzieć tego wielkiego dramatu Europy podzielonej. I on bez przerwy porównywał te dwie części Europy, zachodnią i wschodnią, i pisał o tym, że Zachód nic nie wie o wschodniej Europie, nie chce wiedzieć i co więcej, cały czas jest manipulowany przez sowiecką ideologię i przez tak zwanych fellow travelers, czyli jak mówił Lenin i szef partii komunistycznej włoskiej, pożytecznych idiotów, którzy ze swojego idealizmu uczynili źródło dezinformacji o faktycznej stronie systemu sowieckiego. To ja w tym momencie przerwę. Może Państwo będą chcieli o coś zapytać, to będę dopowiadał.
Dziękuję bardzo za cierpliwość. Krzysztofie, czy chcesz może... Pytanie? Bardzo proszę. Czy miał pan okazję osobiście poznać Herlinga Grudzińskiego? Tak. Poznałem go w Paryżu w 1985 roku. Poznałem też jego żonę i córkę wtedy. I no mogę powiedzieć, że się zaprzyjaźniliśmy. Także kiedy Gustav Herling przyjechał po raz pierwszy do Polski w 1991 roku, no ja mu towarzyszyłem w tej wizycie, czy w tym przyjeździe. On przyjechał po 52 latach. Był w Polsce 4 razy, w 1991, 1994, 1997 i 2000, wtedy już bardzo źle się czuł. I dzięki temu, że się zaprzyjaźniliśmy, to udało mi się przeprowadzić z nim dwukrotnie rozmowy, które Krzysztof o nich wspominał. Rozmowy najpierw je prowadziliśmy w takiej małej miejscowości, właśnie w wiosce o nazwie Dragonea. Stąd tytuł tych rozmów, Rozmowy w Dragonei, bardzo gruba książka, a później, dwa, trzy lata później, drugi tom rozmów o jego twórczości pod tytułem Rozmowy w Neapolu. Planowaliśmy trzecią książkę, już ja chciałem, żeby ta książka dotyczyła bardziej jego spraw rodzinnych, biograficznych, no ale niestety okrutny los spowodował, że pisarz zmarł. Oprócz tego jeszcze też oczywiście napisałem wiele artykułów na jego temat, książki i też byłem wydawcą jego książek, a ta edycja, o której wspomniał Krzysztof, ona była możliwa tylko wyłącznie dlatego, że się przyjaźniliśmy i jeszcze za życia Gustav Herling po wahaniach, ale w końcu wyraził zgodę, tak, że on wyraża zgodę, żeby wydać jego utwory z komentarzami, bo one się wcześniej ukazywały, ale bez komentarzy. A czy pan w roku tym 85. to dopiero zaczął się interesować jego twórczością, czy już wcześniej pan się z nią spotkał? Proszę pana, ja się zetknąłem oczywiście z nazwiskiem Gustava Herlinga Grudzińskiego, ponieważ jego utwory były przedrukowywane w Polsce w tak zwanym samizdacie, czyli w drugim obiegu, czyli w obiegu pozacenzuralnym, który powstał... No, Krzysztofie, popraw mnie, jeśli się mylę, po 76 roku, tak, po powstaniu KOR-u. I oczywiście Gustav Herling Grudziński był nazwiskiem znanym. Ja oczywiście też wiedziałem, znałem inny świat, bo miałem do niego dostęp, ponieważ pracowałem wtedy, byłem doktorantem, pracowałem naukowo i w mojej bibliotece za zgodą dyrekcji mogłem z tego korzystać. Natomiast powodem naszego spotkania było to, że jedno z podziemnych pism, czyli pozacenzuralnych, takie krakowskie pismo Arka, zwróciło się do mnie z pytaniem, czy ja, wiedzieli, że się interesuję literaturą też emigracyjną, czy bym nie napisał artykułu o Gustawie Herlinga Grudzińskim. No więc ja usiadłem, zacząłem zbierać wszystko, co się dało pozbierać. Napisałem taki artykuł, po prostu życie i twórczość, tak najogólniej mówiąc. Taki artykuł, który był informacją dla czytelników, kim jest Gustav Herling Grudziński, autor Innego Świata. No i co się okazało? Że te wszystkie pisma podziemne, one były przez
wydawców wysyłane też do, na zachód, do kultury między innymi. Z tego względu, że kultura finansowała też wydawanie pism pozacenzuralnych. I Herling przeczytał mój artykuł. Kiedy ja przyjechałem do Paryża, miałem wtedy stypendium kultury niezależnej, Fundusz Kultury Niezależnej. Moi przyjaciele mieszkający we Francji mieli kontakt z kulturą, mówią, słuchaj, zadzwoń do Maison Lafitte, może Herling będzie tam. Ja zadzwoniłem, przedstawiłem się, tam poproszono Herlinga, że tu Gustawie do ciebie jest telefon, więc on podszedł do telefonu, ja mu się przedstawiłem, a on, i to była jego cecha z taką absolutną spontanicznością, a przecież ja pana znam. No i to otworzyło nam drogę do kontaktów. On był po prostu człowiekiem absolutnie bezpośrednim. Kiedy z nim chodziłem po ulicach miast w Warszawie czy Krakowie, to jak ktoś go poznał, podszedł i chciał rozmawiać, on się zatrzymywał i rozmawiał tak, jakby spotkał starego znajomego. No, był pod tym względem zupełnie niezwykły. I jeszcze ostatnie pytanie. Czy pan w trakcie tej przyjaźni jakoś zauważył taką, nie wiem, traumę albo jakieś takie odciśnięte piętno po tych latach w łagrze? Tak, ja myślę, że takie piętno jest odciśnięte na każdym zeku, na każdym byłym łagierniku. To jest tylko kwestia, jak oni sobie radzą z tym. Tak samo jak takie piętno jest odciśnięte na każdym więźniu niemieckich obozów koncentracyjnych. Po prostu to jest takie tak traumatyczne doświadczenie, że nie można o nim zapomnieć. I no, wiemy, że niektórzy to doświadczenie przypłacali później zdrowiem psychicznym. No, nigdy się nie odnaleźli. Herling na szczęście, myślę, że co on podkreślał, dzięki temu, że był bardzo młodym człowiekiem. Po prostu biologia pomogła mu fizycznie przeżyć, a później psychicznie zdobyć się na taką siłę, żeby opowiedzieć o tym swoim doświadczeniu i później bardzo twórczo jeszcze pracować. Tak. Dziękuję. Dziękuję panu bardzo. Zanim zadam panu pytanie, to chciałbym wygłosić pean na cześć tej edycji. Uważam na moją wiedzę edytorską, że ta edycja dzieł zebranych Herlinga Gruzińskiego jest absolutnie wzorcowa. A tom Innego Świata to w ogóle jest no, mistrzostwo świata. Dość powiedzieć, że oprócz tekstu głównego, który oczywiście jest tam przygotowany według najlepszych wzorców, sam ilość komentarza to liczy 500 stron ponad. Są znakomite materiały, łącznie z tym dzienniczkiem po raz pierwszy publikowanym. A pytanie jest takie, proszę pana. Są dwa takie dzieła wybitne, bo są dzieła wybitne, na temat właśnie totalitaryzmu sowieckiego, czyli Inny Świat, o którym dzisiaj mówiliśmy, i Zniewolony Umysł Czesława Miłosza. Tak. I moje pytanie jest takie. Pan rozmawiał z Herlingiem Grudzińskim i to zadał pan mu pytanie, co on sądzi o Zniewolonym Myśl. I to jest znane. To jest zresztą w tej edycji też ta rozmowa jedna, a druga w tej Dragonei też się odbyła. Na ten temat pan Herlinga Grudzińskiego pytał. Rozmawiał pan też z Czesławem Miłoszem na temat Zniewolonego Umysłu. Tak. I mnie interesuje, bo tego nie wiem po prostu. Czy zadał pan takie pytanie, co Czesław Miłosz myśli o Innym Świecie? Bo jednak to podejście do, jakby wiemy te różnice między Zniewolonym Umysłem a Innym Światem, ale co na ten temat, jeżeli pan zechce zdradzić? Czy pan zadał takie pytanie i co powiedział Czesław Miłosz? Wstyd mi powiedzieć, dziękuję. Nie zadałem tego pytania i do dzisiaj żałuję bardzo, bo rozmawialiśmy rzeczywiście tylko o Miłoszu i jego zniewolonym umyśle. Przy czym muszę się usprawiedliwić.
Ja miałem umówioną rozmowę z Czesławem Miłoszem, z którego znałem wcześniej, ale wtedy, kiedy był wyznaczony termin tej rozmowy, ja zachorowałem i to bardzo ciężko. A wydawnictwo, które organizowało nasze spotkanie, poprosiło mnie, żebym przesłał Miłoszowi pytania. W związku z tym ja napisałem pytania. Wydawnictwo przesłało te pytania Miłoszowi i on odpowiedział pisemnie. Więc to była rozmowa, ale nie w czasie rzeczywistym. Gdybyśmy rozmawiali, to pewnie w trakcie normalnej interakcji ja bym zapytał Miłosza o także inne sprawy, no tak jak w normalnej rozmowie to się odbywa, że szereg pytań i tematów jest zupełnie wcześniej nieplanowanych. No a późniejsze nasze spotkania były zbyt okazjonalne, one dotyczyły różnych innych rzeczy, nie było czasu, żeby one zresztą nie były takie bezpośrednie, face to face, zawsze w jakiejś grupie. W Wilnie się spotykaliśmy, w Krakowie i ostatnie spotkanie z Miłoszem, no to był rzeczywiście dla mnie zaskoczenie, dla Herlinga też, bo oni się spotkali po raz pierwszy od wielu, wielu lat. Ja nie wiem w ogóle, czy oni się spotykali w Mezonafi, czy się mijali. Spotkali się na ulicy Krakowa. Ja wtedy spacerowałem z Herlingiem, wracaliśmy z Wawelu. Była z nami koleżanka, która fotografowała pisarzy, w tym Herlinga. No i nagle Herling mówi, ten Kraków, w tym Krakowie, tyle znanych ludzi mieszka, no więc ja mówię, no tak, zobaczysz, za chwilę spotkasz albo Mrożka, albo Szymborską, albo tam Zagajewskiego. A tu nagle idzie Miłosz. Stają panowie naprzeciwko siebie, patrzą z niedowierzaniem, no i Herling wyciąga, mówi, cześć Czesławie. No mówi, cześć Gustawie, no co u ciebie słychać? I tak wymieniają takie zdania, jakby się ostatni raz spotkali, nie wiem, pół roku wcześniej. Ja tylko zdążyłem powiedzieć tej koleżance, rób zdjęcie, bo ona się cofnęła, bo jak zobaczyła tych dwóch gigantów, zrobiła zdjęcie i wtedy, już nie pamiętam, czy Herling, no to cześć. I się rozeszli. I się skończyło. A to jest ta anegdota, ona dobrze świadczy o tym, ja to powtarzam zawsze. Proszę Państwa, no są sytuacje, kiedy trzeba czuć, że to jest te tak przysłowiowe 5 minut. Nie można zmarnować okazji. Zapisujcie, róbcie zdjęcia, rysujcie, bo nie wiadomo, czy za chwilę to się powtórzy. No i tak tych dwóch niezwykłych ludzi już później się nie spotkali. Ja jeszcze potem spotkałem Miłosza w Sztokholmie. Wtedy mieliśmy troszkę więcej czasu na rozmowę, ale rozmawialiśmy o zupełnie innych rzeczach, więc tak. Bardzo proszę. Proszę, proszę. Jeszcze pana zapytam, bo zapewne jest, nie wiem, ale zapewne jest jakaś korespondencja między Miłoszem a Herlingiem. Czy w korespondencji nic tam nie ma? Chyba nieduża. Nie? Chyba niewiele jest. Ale muszę powiedzieć, że jeżeli chodzi o archiwum Herlinga, to ja sobie nie przypominam listów od Miłosza. Może jakieś pojedyncze, ale na pewno niewiele. Natomiast Herling wysyłał listy do różnych osób, nie zostawiając sobie kopii. I w związku z tym no, trzeba przejrzeć archiwum Miłosza, czy tam są w ogóle takie listy, ale nie sądzę. Nie sądzę, żeby to była jakaś istotna korespondencja, tak jak na przykład z Jerzym Giedroyciem. No, to są.
to nie ode mnie pytanie, ale tak. Muszę przetłumaczyć. Boże, jak to się fajnie mówi w tym polskim, po tym rosyjskim. Ojej. Czyli pierwsze pytanie jest o tym, jak, czy w Polsce gdzieś w latach 60. oprócz innego świata, czy coś się wydawało jeszcze o tej epoce na ten temat, tak, stalinizmu? Więc w Polsce, czyli w PRL, czyli Polska Rzeczpospolita, państwo komunistyczne, nie wydawano nic, absolutnie nic. Mówimy o książkach, które były wydane na emigracji. Na emigracji. Emigracja polska po 1945 roku, nazywana emigracją wojenną, była największą emigracją z całej Europy Wschodniej. Ponieważ w Londynie nadal istniał rząd polski, mówiono, no, emigracyjny rząd polski, on nie był uznawany już przez państwa alianckie, ale nadal istniał. Istniał uniwersytet, istniały wydawnictwa, istniały gazety, redakcje. W związku z tym życie na emigracji, takie życie literackie, intelektualne, było niesłychanie aktywne. I kiedy w 1976 roku powstał tak zwany obieg pozacenzuralny, to największym odkryciem dla Polaków w Polsce było odkrycie literatury emigracyjnej, czyli dziesiątek książek, publikacji, o których nie wiedzieli. W związku z tym tacy pisarze jak Miłosz, jak Herling Grudziński, wielu, no, w pewnym sensie też Gombrowicz, chociaż on był wcześniej przemycany, i dziesiątki innych pisarzy, dziesiątki innych książek, tomików poetyckich, esejów, to wszystko było niezwykłym odkryciem dla czytelników w Polsce. To jest koniec lat 70. i stan wojenny. Paradoksalnie w stanie wojennym, w którym wszystko było zakazane, ruch wydawniczy, podziemny, pozacenzuralny rozwijał się niezwykle, najpełniej. Otóż wtedy, czyli to są, proszę Państwa, to są lata 80., czytelnicy w Polsce odkrywają książki wydane w latach 40. i 50. na Zachodzie i są zdumieni, że takie rzeczy pisano, takie problemy poruszano, między innymi właśnie cała dyskusja antysowiecka, dyskusja o komunizmie w Polsce całkowicie zakazana, była prowadzona na emigracji. Więc my, no, ja też się stawiam w tej sytuacji, Krzysztof, pewnie potwierdzisz, myśmy w tych latach 80. i później odkrywali problemy, książki i teksty sprzed 20-30 lat. Emigracja to już miała za sobą. Bardzo dziękuję pani za pytanie. Pytanie jeszcze mam. Bardzo proszę. Właśnie, czy można by było porównywać Herlinga? Przepraszam, Herlinga z Sołżenicynem. Herling w swoich artykułach i w takiej największej swojej książce pod tytułem Dziennik pisany nocą wielokrotnie pisał następująco. Piśmiennictwo i wiedza o Związku Sowieckim dzieli się na dwa okresy. Do Sołżenicyna i po Sołżenicynie. Sołżenicyn spowodował, że ten komunistyczny establishment zachodni uwierzył, że w Związku Sowieckim są łagry. Do czasu książki Sołżenicyna nie wolno było powiedzieć, że w ogóle łagry istnieją, bo to wtedy
spotykało się z jakimś atakiem, nawet były procesy. Sołżenicy swoją książką Archipelag Gułag, a potem tych innymi książkami spowodował, że na Zachodzie zaczęto mówić o tym, że w Związku Sowieckim istnieją obozy koncentracyjne. To wielka zasługa Sołżenicyna. I Herling-Grudziński równocześnie uważał, że taką wielką zasługą Sołżenicyna było opublikowanie przez niego opowiadania Dzień Iwana Denisowicza, tak? Tak. To uważał, że to był przełom, to było w czasach Chruszczowa, rok 50 chyba, 7-8, ponieważ to był pierwszy tekst po rosyjsku adresowany do Rosjan o Łagrze. I Herling no, bardzo wysoko cenił Sołżenicyna jako pisarza. Jakkolwiek pod koniec życia, kiedy Sołżenicyn wrócił do Rosji i zaczął się wypowiadać o Zachodzie, ale przede wszystkim jak tam miał chyba taką bardzo negatywną wypowiedź o Ukrainie, tak? Bo to, tak, taką wielkoruską, no to on bardzo wtedy ostro protestował. Absolutnie odrzucał. Dziękuję bardzo. Ja mam, Włodku, takie pytanie. Znaczy, chciałbym tylko słowo dorzucić do tego, co Zbyszek mówił o relacji zniewolony umysł i inny świat, że przeczytawszy teraz ten tom krytycznego wydania Innego Świata i twoje rozmowy z Herlingiem, pomyślałem, że tak naprawdę dużego sporu nie ma, tak jak wcześniej sobie wyobrażałem. To znaczy, myślę, żeby się zgodzili, gdyby uznać, że to, co Miłosz pisze o ukąszeniu heglowskim, Ketmanie, nie obejmuje całego stosunku do komunizmu, tylko obejmuje jakąś wąską grupę intelektualistów, którzy dali się uwieść, to myślę, że byłby konsensus porozumienia między Herlingiem a Miłoszem. Zresztą Miłosz nigdy nie pretendował, że to, co napisał, dotyczy jakby całego systemu. Ale ale też zachowuje w mocy, na przykład dla mnie ważne było, że Herling ceni to, jak Miłosz przedstawił Borowskiego w Zniewolonym Umyśle. Mm-hmm. Natomiast moje pytanie, jakby chciałbym wrócić jeszcze do tego momentu, bo wydaje mi się, że to jest jakaś zasadnicza kwestia, do Natalii Lwownej i epilogu Innego Świata. Tak. Czyli mamy taki obraz, zresztą i samego Herlinga, który na tych barakach Jercewa odczytuje wyryte na ścianie słowa, zapiski katorżników, czy tych, którzy byli więźniów przed nimi. I nagle... I tutaj mają to wspólne doświadczenie z Natalią Lwowną, uświadamiają sobie, że to jest jakiś niekończący się ciąg od wielu, wielu lat, który trwa, przechodzenia jakby zatrutego ziarna z jednego systemu, z jednego okresu do drugiego. I że lepiej zrozumiemy Herlinga i ten epilog, kiedy sobie uświadomimy, że to jest człowiek, który musiał powiedzieć stop, to znaczy musiał się przeciwstawić tej okropnej, tragicznej ciągłości, że zaraz to znowuż wejdzie. Zresztą niezwykły fragment jest w twoich rozmowach z nim, kiedy on mówi, słuchajcie, myślcie, co za chwilę będzie dalej w Rosji, za parę lat, prawda? Jeżeli nie zrobicie tego, nie będzie tego radykalnego powstrzymania, powiedzenia nie rozumiem, To na nowo to się odrodzi, prawda, w Rosji. I teraz dla mnie, bo chcecie o to zapytać, jak jeszcze Herling, człowiek Herlinga, jego literatura, również opowiadania, próbowały stawiać stop innemu światu.
w jakiejś mierze, wiesz, dla mnie jest to ważne też o tyle, że mi się wydaje, że dzisiaj w świecie to wielkie stop powiedziała Ukraina i że my w ogóle nie doceniamy ciągle tego, co się tak naprawdę wydarza w Ukrainie, tak, że to nie jest tylko walka o, co jest oczywiście bardzo ważne, z agresorem, który najechał, ale to jest wypowiedzenie walki innemu światowi, prawda, w całym tym wymiarze, również kulturowym, nie tylko militarnym i tak dalej, że czyli wreszcie znowuż po latach nie okej, okay, przyklepiemy, załagodzimy, znajdziemy jakiś konsensus i tak dalej, tylko oddanie życia za walkę z tym. I to jest właśnie znamienne, co powiedziałeś, że Helling w ogóle nie znosił tego późnego Sołżenicyna, który miał takie spojrzenie na Ukrainę, jakie miał, to znaczy nie uznawał jej... Takie wielkoruskie. Wielkoruskie, tak, prawda? To absolutnie się jakby z tym zgadza. Ale jakbyś jeszcze powiedział od strony Herlinga, co on jeszcze jako pisarz, człowiek podpowiada nam, żebyśmy powstrzymali tą, wiesz, tą osmozę, jak wczoraj powiedziałeś, innego świata z naszym światem. Że to wchodzi, taki putinizm wchodzi jak w masło często po prostu również w nasze społeczeństwa, bo przecież to nie tylko Rosji dotyczy, ale różnych innych miejsc świata. Jakbyśmy pod tym kątem czytali Herlinga, to co byś powiedział jeszcze? Zadałeś kilka pytań. Ja skondensuję je i odpowiem jakby na takie trzy wiązki tych pytań. Pierwsza, zniewolony umysł, a inny świat. Herling niezwykle wysoko cenił Miłosza, mimo że o zniewolonym umyśle pisał, że jest to książka wydumana za biurkiem, że Miłosz nie znał w ogóle Związku Sowieckiego, co jest prawdą. Miłosz nawet stalinizmu nie doznał, bo wyjechał. I Miłosz sprowadził problem sowietyzacji w państwach podbitych przez Związek Sowiecki do problemu bardzo małej grupy ludzi, intelektualistów. Tyle tylko, że zrobił to genialnie. I rzeczywiście dla Herlinga książka Miłosza, Zniewolony umysł, nie była w żadnym stopniu reprezentatywna dla procesów społecznych i tu się z nim trzeba zgodzić, ale te sylwetki, które skonstruował Miłosz w Zniewolony umyśle, cztery postacie, były dla środowisk, tych środowisk intelektualnych bardzo reprezentatywne. Chociaż Herling cały czas kwestionował to, no, co było, można powiedzieć, też taką ideą fix Miłosza, mianowicie, że akceptacja komunizmu, zwłaszcza akceptacja komunizmu w państwach podbitych przez Związek Sowiecki, to była kwestia intelektualnych rozważań. To była kwestia przeżycia Marksa czy Hegla. Herlinga to śmieszyło. On uważał, że to, że polscy intelektualiści zaakceptowali ideologię komunistyczną i wspierali ją, to był wyłącznie wynik terroru, oportunizmu, słabości charakterów, a żadne racje intelektualne za tym systemem nie przemawiały. Inaczej mówiąc, gdyby nie było czołgów sowieckich, gdyby nie było więzień, gdyby nie było tortur, to nikt w Polsce Sowietów by nie popierał, a już na pewno nie artyści, uczeni, intelektualiści. Więc to jest jedna rzecz. I podkreślam, książka Miłosza jest książką wspaniałą, bo to, co on pisze o Bałtach na przykład, to jest właściwie takie przesłanie na zakończenie o państwach bałtyckich.
mając na myśli oczywiście Litwę, Estonię, Łotwę, o tych państwach okupowanych przez Związek Sowiecki. To, co pisze o nadziejach na wyzwolenie się tych krajów spod dominacji sowieckiej, to są rzeczy, które powstały bardzo wcześnie. To jest ten 50, to jest pierwsza połowa lat 50. I dzięki Miłoszowi świat dowiedział się o postawach tych środowisk intelektualnych. Nie o łagrach, bo o łagrach wielu pisało, ale niewielu pisało o problemie, który no do dzisiaj jest wielkim takim znakiem zapytania. Jak to możliwe, żeby ludzie wykształceni, inteligentni, wrażliwi, poparli tak prymitywną ideologię, tak prymitywny system? I to zrobił Miłosz, to on dostarczył odpowiedzi, niezależnie od tego, czy miał do końca rację, czy nie. Druga kwestia dotyczy tego innych utworów Herlinga, jego walki z innym światem. Tu przede wszystkim to jest dziennik pisany nocą i oczywiście artykuły. On pisał setki artykułów, w tym także włoskich. I no tutaj warto powiedzieć, że mieszkając we Włoszech, Herling był uważany najpierw za znawcę Związku Sowieckiego i Rosji. No, był takim sowietologiem, można powiedzieć, czy rusycystą. Ale on pisał o Rosji mało znanej we Włoszech. To znaczy on bardzo dużo tekstów poświęcił takiej liberalnej tradycji literatury rosyjskiej XIX wieku. Bardzo cenił literaturę rosyjską XIX wieku i pisał o tych pisarzach jako ludziach, których system sowiecki zniszczył albo odrzucił, no powiedzmy Bunin, Mandelsztam i tak dalej, o tych ludziach, którzy byli ofiarami bolszewizmu. W tej książce, którą on sam uważał za swoją najważniejszą książkę, największą, Dziennik pisany nocą, to jest 7 tomów, myśmy to wydali w 3 bardzo grubych tomach, on wraca nieustannie do tego tematu i cytuje zdanie Nadjeżdy Mandelsztam, że walka z innym, tym, z innym światem, no, czyli z tą tiuremną cywilizacją, musi się odbywać codziennie. Że trzeba wyciskać jak stópki tego wirusa, to zło, które sączy się w ludzi, chociażby poprzez język, poprzez pojęcia, którymi się posługują. I Herling w tym dzienniku pisanym nocą zostawił wiele bardzo ostrych, złośliwych portretów tak zwanych nawróconych komunistów, czyli nawróconych stalinistów. Byli stalinistami, jak stalinizm upadł, nagle odwrócili się, powiedzieli nie, 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 skądże, myśmy chyba zwariowali, to sławne powiedzenie Adama Warzyka, polskiego poety, pisarza, który przyszedł do Polski z Armią Czerwoną i w latach, w pierwszej połowie lat 50. był takim bardzo, jeśli tak mogę powiedzieć, takim komisarzem literackim. Był notabene przedwojenny poeta awangardowy, bardzo wybitny. No, to się zdarzało. I jak go pytano po latach, no jak pan mógł poprzeć ten, pan awangardzista, jak pan mógł poprzeć ten system? On mówi, no zwariowałem, zwariowałem. No, oczywiście to niczego nie tłumaczy, Herling nie przyjmował takich. I Herling zostawił nam portrety tych ludzi, którzy w sztuce, w nauce, przede wszystkim w sztuce, w literaturze popierali komunizm i później nigdy nie potrafili się sensownie wytłumaczyć z tego.
No i teraz przechodzę do ostatniej kwestii, do pytania o Ukrainę. Żyjemy w czasach historycznych, to nie mam żadnej wątpliwości. Uważam, że wojna na Ukrainie, ja mówię na Ukrainie, bo po polsku mówimy na Bałkanach, na Łotwie, na Węgrzech, na Litwie. I nie przyjmuję tej modyfikacji w Ukrainie. Ale okej, to język nam na to pozwala. Otóż wojna na Ukrainie rozpoczęła prawdziwy koniec Związku Sowieckiego. Jeszcze tego nie, wiele osób nie rozumie. Koniec Związku Sowieckiego, bo Putin to jest Związek Sowiecki. Zachód nie zauważył, że od 1917 roku do Putina to jest jedna formacja, do której Putin się przyznaje. Także dla niego Związek Sowiecki to jest ta jego ojczyzna, Stalin to jest jego główny bohater. Rosja została zniszczona przez Związek Sowiecki i tutaj ja często odwołuję się do drugiego pisarza, którym się zajmowałem, polskiego pisarza Józefa Mackiewicza, notabene jedynego polskiego pisarza, który napisał o formacjach ukraińskich wojskowych w czasie II wojny światowej. Bardzo to wszystkim polecam. Książka ma tytuł Kontra. Jest o formacjach kozackich, które walczyły z bolszewizmem, musiały z Niemcami uchodzić na zachód i potem zostały wydane w ręce NKWD. Ale Józef Mackiewicz, którego to najbardziej zajmowało, jego interesowało przejście od Rosji, od Imperium Carskiego do Związku Sowieckiego. On się wychował, on się urodził się w Imperium Rosyjskim. Chodził do szkoły, pierwsza jego szkoła to była szkoła rosyjska, był wielkim miłośnikiem literatury i kultury rosyjskiej. I jego teza brzmiała taka, że system sowiecki to jest przerwanie, zerwanie z tradycją rosyjską. Ona oczywiście nie była, jeśli tak powiem, idealna czy miła. Ona była tradycją imperialną, kolonialną. Tak samo jak były kolonialne tradycje Francji, Niemiec, Anglii. To był okres kolonializmu, Imperium Osmańskie i tak dalej. No, były straszne wydarzenia się działy, ale nie było to imperium totalitarne. I to jest cecha Mackiewicza, teza Mackiewicza. Rosja carska nie była imperium totalitarnym. Bolszewicy stworzyli coś, czego wcześniej nikt nie znał. Imperium totalitarne. I to imperium totalitarne całkowicie przerwało ciągłość cywilizacyjną Rosji, która na początku XX wieku, jego zdaniem, prawie niczym się nie różniła od takich państw jak Portugalia czy Hiszpania. Była na tym samym poziomie rozwoju społecznego. I gdyby nie bolszewicy, gdyby nie rewolucja bolszewicka, to ta Rosja, która sterowała wyraźnie ku monarchii konstytucyjnej, pewnie dzisiaj byłaby taką samą monarchią konstytucyjną jak na Zachodzie, bo w gruncie rzeczy demokracje na Zachodzie to są monarchie, o czym się mało pamięta. No. Wielka Brytania to jest monarchia, Norwegia to jest monarchia, Szwecja to jest monarchia, Belgia to jest monarchia, Holandia to jest monarchia. Więcej jest monarchii konstytucyjnych niż republik takich, które zerwały z tradycją monarchiczną. Czyli ta monarchia i demokracja to nie są rozłączne, doskonale się odnalazły w tym nowym świecie. Ale wracam do Mackiewicza. Otóż Mackiewicz widział właśnie rozwój Rosji w ten sposób, że ona mogłaby pozostać demokratyczną monarchią konstytucyjną, gdyby nie rewolucja bolszewicka, która dzięki sukcesowi, znaczy dzięki pieniądzom niemieckim i dzięki sukcesowi bolszewików
zamieniła Związek Sowiecki w państwo totalitarne, jak on pisał, no, państwo, które było ucieleśnieniem tego absolutnego zła. I w jego oczach, a Mackiewicz zmarł w 1985 roku, a do końca był przekonany i zawsze to podkreślał, że Związek Sowiecki istnieje cały czas. I w związku z tym te wszystkie pierestrojki to byłyby kolejne mutacje Związku Sowieckiego, chociaż pojawiały się szanse, no, żeby trochę w inną stronę pójść, ale nie. I jeszcze raz to powtórzę. Koniec Związku Sowieckiego następuje na naszych oczach. Nie tylko dlatego, że Ukraińcy pokonali, zwyciężają armię sowiecką, czy niszczą mit tej wielkiej, niezwyciężonej armii sowieckiej. Wszyscy widzą, że z tej armii sypią się trociny. To jest armia, która w ogóle nie liczy się w tej dzisiejszej technologii wojskowej. Ale koniec jest zupełnie inny, w innym miejscu. I on jest związany z tym, o czym my mówimy. Prawdziwy koniec Związku Sowieckiego polega na tym, że na świecie kończy się mit Związku Sowieckiego jako ojczyzny wolności, jako ojczyzny ponadnarodowej, ponadklasowej, jako tej wielkiej utopii społecznej, w którą przez ostatnie 100 lat wierzą ludzie, bo jeszcze wierzą i w zachodniej Europie, i w Azji, i w Australii, bo są tacy, którzy w to wierzyli. To, co się stało na Ukrainie, spowodowało, że Rosja straciła swoją legitymację, znaczy Związek Sowiecki nazywany Rosją, stracił swoją legitymizację. Stracił to, co było jego największą siłą. A Józef Mackiewicz pisał, że największą siłą Związku Sowieckiego jest jego propaganda. Jest działanie na psychikę ludzi, na wytwarzanie fałszywego obrazu Związku Sowieckiego. Ludzie wierzą w to, co im się mówi o Związku Sowieckim, to, co mówią przede wszystkim sami Rosjanie ze swoimi pomocnikami na Zachodzie. Ale prawda o tym systemie jest zupełnie inna. I w tej chwili już ten mechanizm przestał działać, bo po tych zbrodniach, które armia rosyjska czy armia sowiecka, putinowska dokonała na Ukrainie, to wszyscy widzą, że to jest system ludobójczy. To jest system dokładnie taki sam, jak system narodowo-socjalistyczny, nazistowski. I tego się już nie da ludziom wytłumaczyć. Myślę, że to będzie jeszcze trwało ileś tam lat, ale jesteśmy w tym momencie historii, a się to odwołuje do moich lektur oczywiście, to jakby jest i mojego rozumienia tego, co ci wielcy pisarze pozostawili. Żyjemy w momencie historycznym, kiedy to dzięki Ukrainie naprawdę kończy się Związek Sowiecki i jest szansa, że za lat, myślę, że nie wcześniej niż kilkadziesiąt, ale jest szansa, że na zgliszczach Związku Sowieckiego odrodzi się demokratyczne państwo, które sięgnie po inne tradycje. Chociaż jeśli porównać to, co się stało z III Rzeszą i Związkiem Sowieckim, to III Rzesza trwała lat 8. I do dzisiaj jeszcze Niemcy się nie uporali z tym spadkiem. A Związek Sowiecki istnieje 100 lat. To ile jeszcze będzie trzeba lat, żeby to wszystko
żeby no, przezwyciężyć, mówiąc delikatnie. Nie wiem, na pewno bardzo długo, ale nareszcie widzimy, że to jest możliwe i że kończy się na naszych oczach ta tiuremna cywilizacja i ludzie to rozumieją. No, dzięki Ukrainie, dzięki Ukraińcom. Bardzo proszę. Nie chciałabym polemizować z Mackiewiczem, ale mam jakieś takie przekonanie, że to nie jest tak, że Związek Sowiecki całkowicie nie odziedziczył niczego z Rosji. To znaczy, wydaje mi się, że ta imperialność Rosji to jest coś, co jest absolutnie kontynuowane i dziedziczone przez imperium sowieckie. Co ty myślisz? Otóż można tylko tak powiedzieć. No owszem, Rosja była imperialna, ale ten imperializm, gdyby nie bolszewizm, nie stałby się totalitaryzmem. Państwa z zachodniej Europy też były imperiami. I ten imperializm no, w formie kolonializmu nadal odczuwamy. Znaczy stosunek do Europy Wschodniej, to zresztą Herling o tym pisał bardzo tak dramatycznie, bo on odczuwał kolonializm Anglików do Europy, wobec Europy Wschodniej. Państwa, te najważniejsze państwa zachodniej Europy w wieku od XVI-XVII wieku, no to tworzyły wielkie imperia. Hiszpania, Portugalia, Francja, w Azji i w Afryce, w Algierze. No to były państwa posługujące się brutalną, imperialną siłą kolonializmu. Ale dzisiaj stały się demokracjami. Czyli jednak coś spowodowało, że te dawne imperia kolonialne nie zamieniły się w państwa totalitarne. No bo bolszewizm dotarł do Rosji, czy powstał w Rosji z przekształconych idei filozofów niemieckich. No, taka jest prawda. Zresztą historycy to też kwestionują. Jedni mówią, no tak, że to prawda, inni szukają w źródłach i mówią, że to było inaczej, ale taka podrącznikowa prawda jest taka, że pod koniec I wojny światowej sztab generalny armii pruskiej chciał wykończyć Imperium Rosyjskie. Wymyślono, no chyba generał Lidendorf czy tam ktoś inny, cały ten sztab wymyślił, że trzeba wysłać do Rosji bolszewików, dać im pieniądze. Lenin był zresztą finansowany, był agentem pruskim czy niemieckim, dostawał od nich pieniądze. Wysłać ich do Rosji, żeby oni wywołali w Rosji rewolucję, która spowoduje upadek Imperium Rosyjskiego, czyli Imperium Carskiego, co pozwoli Prusom na odniesienie zwycięstwa, co też się stało. Tyle tylko, że tak bywa w historii, że wszystko, co się zaplanuje, po prostu wymyka się spod kontroli. No i to się wymknęło spod kontroli. Wypuszczono dżina z butelki, czy stworzono Frankensteina, i z którym do dzisiaj mamy do czynienia. Czy to jest wersja prawdziwa, ostateczna? Tego nie potrafię powiedzieć, nie jestem historykiem. Wiem, że wiele jest osób, które, wielu historyków, którzy podtrzymują takie stanowisko. Notabene Sołżenicyn podobnie uważa, on napisał taką książkę Lenin w Zürichu, że tam opowiada o tym wysłaniu bolszewików w pociągu zaplombowanym, w wagonach zaplombowanych do Petersburga. Ale są oczywiście też historycy, którzy opierają się na innych źródłach i mówią, że te mechanizmy były inne. Właśnie Sołżenicyn jest doskonałym przykładem,
poczucie imperialne. A tak, w Rosji. To na pewno. No, nie znamy dokumentów, źródeł, wiemy tylko to, co się przedrze do mediów, co zostanie powiedziane i nawet nie możemy tego zweryfikować. No a taki na przykład Nawalny, o którym mówią, że wypowiada się o Ukrainie w ten sposób jak Sołżenicyn, tak? Że to jest państwo, które nie ma racji bytu, czy Ukraińcy nie są osobnym narodem. Nie wiem, czy tak powiedział. Bardzo współczuję mu, siedzi w łagrze, to jest, ale tak czytałem po prostu. Czy to jest prawda, czy to jest fake news, nie wiem. No, wiemy natomiast, że też z mediów, że Rosjanie pytani o ich stosunek do wojny na Ukrainie i do Ukraińców, to mówią straszne rzeczy po prostu. Trudno zrozumieć, jak można mieć tak głęboko w głowie taki szowinizm i imperializm, który w innych częściach świata już dawno znikł. I zresztą, gdyby ktoś się tak wyraził o innym narodzie, czy innym państwie, to natychmiast by został poddany ostracyzmowi. A tutaj mamy, niestety, po prostu... Tak jak kiedyś jeden Rosjanin z dumą powiedział, że najważniejszą rzeczą, którą się udało dokonać po rewolucji, to połączyć komunizm z naszym narodowym, tam z nacjonalizmem rosyjskim. No rzeczywiście, udało się i do dzisiaj widzimy. Tak. Słuchajcie. Tą niechęć Rosjan do Ukrainy tak naprawdę można doszukiwać jej początku już za Katarzyny II, która mordowała kozaków na terenach swojego państwa. I to jest też, można powiedzieć, taka pozostałość po tym rosyjskim imperializmie, która do tego komunizmu i współczesnej Rosji jednak się przedarła. I też mnie zastanawia ten stosunek Putina do zarówno komunizmu, jak i rosyjskiego imperializmu, bo za jego rządów tak naprawdę ten dom Romanowów, który jest w Kopenhadze, zaczął z Rosją zacieśniać stosunki. W tym miesiącu niedawno jeszcze czytałem, że ta, jak na nią mówią, prawnukowa wielka księżna dostała obywatelstwo rosyjskie. Putin też tak samo jak ci Romanowowie trzyma z cerkwią rosyjską. I to jest takie, że właśnie nie wiadomo tak naprawdę, w którą on stronę patrzy, bo on chce mieć takie stosunki dobre i tutaj z domem Romanowów, który tak naprawdę wysuwa roszczenia do władzy w Rosji i chce się trzymać z tą kulturą komunistyczną. Tak czasami się zastanawiam, gdzie on tu tak naprawdę, jakie on ma poglądy i kogo on tutaj chce tak naprawdę poprzeć, że tak można powiedzieć, bo tutaj tak balansuje między dwiema sprzecznymi jakby władzami w Rosji. Nie zadał pan pytania i to dobrze, bo ja nie jestem historykiem, nie byłbym w stanie odpowiedzieć, ale wszyscy się zastanawiamy nad tym, czego się dowiadujemy o Rosji, o Putinie. I tak, no, ma pan rację, to są te wszystkie sprzeczności, które mylą wielu ludzi. Ale jedna rzecz na samym początku mnie uderzyła, to co pan powiedział o stosunku carycy do kozaków. No, to jest też w polskiej tradycji piśmienniczej. Kozak jest symbolem wolności. I tak jak różni eseiści, historycy tłumaczyli, ta niechęć, czy nawet nienawiść Imperium Rosyjskiego do kozaków była niechęcią do ludzi pielęgnujących wolność, którzy się nie dawali podporządkować
temu systemowi samodzierżawia. Więc ja to tak rozumiem. Zresztą właśnie w tej powieści Józefa Mackiewicza, którą Państwu bardzo polecam, Kontra, no tam mamy opowieść taką, to jest taka saga rodzinna na dobrą sprawę o tym, jak Kozacy, Ukraińcy zostali w czasie rewolucji bolszewickiej zaatakowani, byli niszczeni przez bolszewików na samym początku i jak ten antybolszewizm kozacki w rodzinach rozwijał się przez lata, aż eksplodował w czasie II wojny światowej, kiedy Kozacy mieli nadzieję na poparcie ich idei państwowej, stworzenia państwa. Zresztą ten wielki dramat Ukraińców, którym się nie udało stworzyć państwa po I wojnie światowej, jest też częścią naszej historii polskiej, prawda? Ataman Petlura, tak, który wsparł Józefa Piłsudskiego i oddziały ukraińskie walczyły razem z polskimi, z bolszewikami, a potem zostały wprost, można powiedzieć, zdradzone. I jest takie sławne zdanie marszałka Piłsudskiego, który stanął przed frontem swoich sojuszników i powiedział: panowie, ja was przepraszam. Tak, taka była ta. Taka były te polityka, dokładnie tak, wtedy tak, wtedy tak. Ja muszę powiedzieć, że miałem osobistą satysfakcję, bo kiedyś pisałem takie rozmaite historyjki, komentarze i napisałem, że po I wojnie światowej Polacy zdradzili swoich aliantów, tam po wojnie bolszewickiej, zdradzili swoich aliantów, tak jak później Polacy zostali zdradzeni przez swoich aliantów, czyli państwa zachodnie. I wtedy żył chyba jeszcze prezydent Polski na uchodźstwie, który czytał, ja napisałem to w jedną parę zdań, jakiegoś tam młodego publicysty, który się mądrzy na tematy, na których się nie zna. I ówczesny prezydent na uchodźstwie, który czytał, to chodziło o pismo Puls wydawane w Londynie, podobno to skomentował z takim zaskoczeniem, ale z uznaniem, tak, że to była prawda. No, tak jak myśmy zdradzili, czyli władze polskie z powodu politycznych zdradzili aliantów po wojnie polsko-bolszewickiej, tak 20 lat później, czy tam 25, ci alianci polscy, Francja i Anglia zdradzili Polskę. Taka jest ta dramatyczna historia narodów wschodniej Europy, które po tych doświadczeniach, z tych doświadczeń powinny wyciągnąć swoją, jakby to powiedzieć, powinny wyciągnąć wnioski pozwalające im na odzyskanie siły i świadomości, że tylko solidarność między narodami i państwami Europy Wschodniej może być źródłem sukcesu. To o tym zresztą Herling też pisał, ale jeszcze bardziej pisał Józef Mackiewicz i to w tej książce i w innych jego teza jest taka, że po wybuchu rewolucji bolszewickiej Związek Sowiecki nie dopuszczał do powstania solidarności poszczególnych narodów i co gorsza, te narody w ogóle nie szukały solidarności. Każdy chciał się ze Związkiem Sowieckim układać samemu, prowadzić politykę swoją,
wielki wybuch nacjonalizmów narodowych, nawet jeśli je pozytywnie rozumiemy jako objawy patriotyzmu, to jednak kończyło się zawsze tym, że ofiarą była solidarność między państwami i narodami. No i z tego doświadczenia dzisiaj myślę nareszcie państwa i narody Europy Wschodniej wyciągają wniosek, że do mądrości się zawsze dochodzi bardzo wolno i to jest długa droga, ale jednak widzimy, że widzą, że w tym w solidarności narodów trwa, znajduje się potężna siła. To potężna siła i to, no to jest, jeśli tak mogę powiedzieć, przesłanie i testament na przyszłość. Nie było innej możliwości, myślę, że przy okazji innego świata rozmawiać o bardzo trudnych sprawach. Bardzo się cieszę, że tyle odniesień się znalazło zarówno do tego miejsca, do pogranicza, do Miłosza, do Europy Solidarnej Narodów, Europy Środkowo-Wschodniej, czyli do tej też, no pamiętajmy, że i Herling, i Miłosz to są, a Herling w dosłownym sensie to są członkowie redakcji paryskiej kultury i budowali wspólnie tą linię paryskiej kultury. No i widzimy, jak to dzisiaj wszystko jest szalenie ważne, jak te sprawy cały czas z nami są i właściwie to, co mówisz, że żyjemy w momencie historycznym, to jakie zajmiemy postawy dzisiaj będzie miało bardzo duży wpływ na to, jak ta historia się potoczy i mamy na szczęście na czym się oprzeć i mamy na szczęście Ukraińców tutaj z nami i tego już, mam nadzieję, z ręki nie wypuścimy. To znaczy, że ten koniec, o którym mówisz, jakby go nie nazwać, ale to ten protest wobec innego świata i jego penetrowania czy zniewalania naszego życia, dzisiaj najdobitniej, najmocniej, za największą cenę wyraża Ukraina i Ukraińcy. I o tym też musimy pamiętać. Włodzimierz Bolecki był naszym gościem. Bardzo pięknie dziękujemy. Dziękuję.